jeszcze jedno wyróżnienie specjalne, które przyznał prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik. Zapraszamy. Specjalna nagroda prezydenta miasta Ostrołęki Łukasza Kulika trafi do szkoleniowca, który przez kilkanaście lat z powodzeniem wychowuje kolejne pokolenia sportowców, którzy nie tylko osiągają znaczące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej, ale również niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Ostatnie lata ciężkiej pracy szkoleniowca zaowocowały zdobyciem przez jego podopiecznych medali Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Już się pewnie Państwo domyślają. Dariusz Małkowski, zapraszam. No cóż, dziękuję bardzo. Również nie spodziewałem się. Sukces, tak jak w przypadku mojego zawodnika, to tak jak powiedział Hubert, no, nie rodzi się sam, a zawdzięczam te sukcesy, które osiągamy wspólnie swoim zawodnikom, którzy ciężko pracują. To nie tylko Hubert, ale jest też Mateusz Adamowski. Są bardzo obiecujący młodzi zawodnicy, jak Kamil Bojarski, Maja Furmaniuk. Myślę, że w tym roku również odniesiemy sukces, szykuję naszą najważniejszą imprezę, będą Mistrzostwa Europy juniorów i seniorów we Włoszech, więc trenujemy ciężko, myślę, że efekty będzie już niedługo widać. Dziękuję bardzo.